ale moi drodzy, witam serdecznie. W dzisiejszym odcinku to będzie teleturniej dla was, dla mnie, ogólnie challenge. Czyli nie oderwij wzroku od ekranu, po prostu nie możemy się rozejrzeć, musimy patrzeć prosto w ekran. Proste jak wiązanie buta. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, to zostawcie łapeczkę do góry, moi drodzy. Zasubskrybujcie kanał tam na dole, na ekranie. Trzech ostatnich obserwujących dziękuję, oczywiście standardowo co odcinek dziękuję. A dzisiaj, moi drodzy, będziemy oglądali śmieszne fejle w sporcie. Ogólnie w sportach każdych, po prostu z całego świata. Także mam nadzieję, że będzie zabawnie, ale to się jeszcze razem przekonamy oczywiście już w odcinku. Rozpoczynamy, moi drodzy, to jest jakaś Formuła 1, która się jedzie, jest zakręt. I zakręty źle się mi kojarzą. Co? Dobra, ja musimy się patrzeć, moi drodzy, na ekran bez przerwy. Nie mogę patrzeć nawet na was. Chociaż czasem pewnie mi się i tak zdarzy, będzie nim pisać. Ale jakim cudem nagle koła się odczepiły od formuły? Co, za szybko jechał, czy o co chodzi? Są jakieś, nie wiem, jakieś modelki prawdopodobnie, nie wiem, zaraz się okaże, co chodzi, pewnie się wywalą. Proste. Było to wiadome, jak idą w szpilkach, to trzeba umieć, trzeba umieć. Manchester City players were excited to get their hands on the trophy. Until one of the players accidentally knocks it off. Until one of the players accidentally knocks it off. Jakiś puchar tam jest, paki ładny w ogóle. Wszyscy się cieszą. O nie, oni zrzucili go. Ja nie mogę. Żyje ten puchar? Żyje? Dobra, ja nie. Wyobraźcie sobie, gdyby się ten puchar rozwalił. Jezu, ale był wstyd. Na miejscu tego hopa, nie wiem, co to jest akurat za piłkarz, ten blondyn. Smutno by mi było. Fest. O, ta nie zna lodzie. Już myślałem, że nie się wywalam już. No ale wszystko im dobrze wychodzi, co takiego? O nie, co? Przyczepiły jej się włosy do kostiumu. O nie. Jak to wygląda? Kurde, szkoda, że tego nie było. A będzie widać. Chyba. To widać, o Jezus, bo. Jakieś cekiny tam, nie wiem czy o cekiny, czy o co to tam się zaczepiło. O nie. This tennis player Denis Shapovalov was having a hard time. Co on robi? Otwiera banana. Nie wychodzi mu. Wychodzi mu otwieranie banana. Kolejny. Czy on wziął innego? Czemu on nim rzucił? Kolejny. Pa, kolejny nie. O, wyszło mu. O Jezu, jaki to jest niebezpieczny sport. Ja to kiedyś, jak byłem mały, uwielbiałem to oglądać. Nie wiem czemu. O nie, on się wywalił. Patrz, to się wywróciło. Powiedz, jak mu to prędkością leci. Czy wszystko z nimi dobrze? Chyba tak. Przynajmniem taką nadzieję. O nie, oni go wywrócą. 100% on się wywali z tego. Ja nie mogę. Zabrał go jego kolega i siema. Ja nie mogę. Jakie fight łapy w ogóle, o co tam chodzi? O co chodzi? Czemu ona sobie pod spódniczkę patrzy? Co jest grane? Ale co? O co tu chodzi? Po co? Dobra, tego filmiku nie zrozumiałem, spoko. Ale śmieszne, haha. Zabawne. I się śmieje jeszcze, nie, proszę. No nie, zamknąłem oczy przez chwilę, ale to mrugnąłem. O, gołąb tam jest, pa! O nie! O nie, ten gołąb dostał z piłki. Ja nie mogę, ale to było smutne. Ja nie mogę centralnie akurat w głębi, jaki to trzeba mieć pech. Zawczas się cieszył, nie? I odebrali im piłkę. Ja się nie znam niestety na futbolu amerykańskim. Ale prawdopodobnie po prostu za wcześnie cieszynkę zrobił i tak to wyszło. Ja nie mogę.
i wygrali oni. Watch as Cristiano Ronaldo accidentally hits his son and wife with his trophy. O nie. Ten Ronaldo teraz zaraz tym wszystkim kurde zabija rodzinę, co jest grane. Ja nie mogę. Tak wielki puchar dostał, że kurde nie potrafię z nim chodzić. Gdzie on tak biegnie? Nie trafił. Niestety, ale moi drodzy, nie trafił. Chyba na razie patrzyłem bez przerwy chyba na ekran. Ja nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Ale ślizgawka, ja bym tak chciał się poślizgać, kurde. Fajne, fajna zabawa. To gdzieś w Rosji w ogóle jest. Normalnie bym się poślizgnął, normalnie bym się zjeżdżał z tego. Fajne, po lodzie. W ogóle na takich saneczkach po tym zjeżdżać pewnie tak szybko jadą, weź z tego spadnij teraz, nie, to jest straszne. O, jakaś gimnastik? O nie, co to będzie? Co to było? Co to było? Czajcie, że chłop przeleciał nad wszystkim. Co to było? Ale kozackie. Jezu, jak tańczy. O kurde. Uderzył kamerę, nie mogę. Jaki fail. The opening entrance to the ice rink was just a little bit for this youth team to enter, so the players kept falling. Wszyscy się wywalają. Czemu to jest tak, jest takie wyjście w ogóle, wejście wysokie, co jest grane, wejście i wyjście w sumie. Po temu to się... Cały skład się wywraca. O, temu się udało, o nie, temu też się nie udało. Temu się udało. Temu się nie, o kurde. Każdy się wywala, nie wytrzymam. Temu się nie udało. Ja pierdzielę. These crew members got an unexpected surprise for being out in the forest. O nie! O nie! Opona mu wleciała na ten. Co? Czemu tam był niedźwiedź? Widzieliście to? Tak to jest, jak się kurde ścigacie po lesie. Ja nie mogę, normalnie niedźwiedź w telewizji. Ja nie mogę. Naprawdę? Ale to jest normalne, ale ma kostium normalny, przecież to jest kostium jak na plaży, to nie wiem. To akurat nic takiego się nie stało. Dla mnie takie coś to w sumie jest żaden fejl. Na plaży też takie kostiumy ubierałem. Nikt nie uważa to za fejl. Co? Czemu ona się podstawiła jej? Co jest grane? O nie. Zabolało. At a cricket game, this camera guy on the Segway and ruined his expensive equipment. Kamerę ma. Się wywalił? O nie! Z taką kamerą się wywalić. Jak to wygląda z tej perspektywy? Żyje? O Boże, ta kamera będzie działać? No działała, nagrywała dalej. Kurde, taki sprzęt, przecież to setki tysięcy kosztuje takie coś. This baseball player thought it was done and over and celebrated too early until he got tagged out without him knowing. Co tu się dzieje? No na razie baseball. No baseballa też nie potrafię grać, nie wiem jakie tam są zasady dokładnie. Ale też pewnie zaświętuje to ten, będzie świętował przedwcześnie na 100%. No i co? No świętował przedwcześnie. Ja nie mogę. O, UFC. Bitka? For your winner. David, excuse me, my bad. Elijah Young Snipes Terrell. Co? Pewnie oni mają tak samo na imię. Ja nie mogę, na 100% mają tak samo na imię.
I on myślał, że to on wygrał. A tamten był zażenowany. I got the scores right. I got the winner wrong. O nie, co? Our judges called it 29-28. I to jednak... Jakie pomylone, no przecież nie powinno tak być w sporcie. Nagle najpierw mówią tamten wygrał, potem znowu ten, potem tamten. Moi drodzy, bardzo dziękuję wam za oglądanie tego odcinka, jeżeli chcecie więcej filmów. No już się popatrzałem w kamerę, bo już jest koniec, moi drodzy. Przeżyłem prawdopodobnie, udało mi się przetrwać i nie oderwałem wzroku w ogóle od ekranu. Jeżeli chcecie więcej z jakichś śmiesznych faili w sporcie, dajcie znać w komentarzu. Ja się z wami żegnam, widzimy się za dwa dni na odcinku, trzymajcie się i hej!